Dzisiaj pokażę Wam najlepszą taktykę na zrobienie polskich Bałkanów naprawdę szybko. Przy okazji pokażę, jak anihilować Osmana, dosłownie zerując jego armię. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Tak, moi mili, dzisiaj Polską będziemy bili potężne Imperium Osmańskie. Dlaczego potężne? Imperium Osmańskie pod każdym względem jest silniejsze od Polski na starcie rozgrywki. Zaczynając od idei narodowych, gdzie Osman dostaje dodatkową dyscyplinę, Turcja jest w stanie wystawić o 10 tysięcy większą armię od Polski, a na początku rozgrywki robi to różnicę. Kolejna sprawa to te kropki, zwane pipsami, które tutaj widzicie przy jednostkach. I tureckie mają ich więcej. A to źle. Prawdziwą przewagę daje mu jednak kawaleria. Raczej nie chcemy toczyć z nią bitew. Mógłbym wam teraz przez kolejne 10-15 minut tłumaczyć, jak działają te pipsy, ale to bez znaczenia. Po prostu zapamiętajcie, im ich więcej, tym gorzej. Albo lepiej, bo to zależy, czy wy ich macie więcej, czy wasz przeciwnik. No więc tak, jak widzicie, przed Polską naprawdę ciężkie wyzwanie. Pierwsza rzecz, rywale. No tutaj musimy mieć jakiegoś wspólnego rywala z Austrią i okej, Czesi. Sorry, Pepiki, ale potrzebuję mieć Austrię w sojuszu. Następnie Dania oraz Zakon Krzyżacki. Polish Sejm. Tak, zacznijmy debatę. I powiem szczerze, nic ciekawego chyba tutaj nie mamy, więc poczekamy miesiąc. Chociaż ten manpower... Dobra, 10% z pupy to nadal pupa, więc nie. Nasi doradcy, no niestety nie mamy żadnych tańszych doradców, którzy byliby dobrzy, więc bierzemy prostych jedynkowych. Naprawdę? Gdzie moje morale? Bęk, mamy ich przywileje. I jako, że planuję wczesną wojnę z Imperium Osmańskim, no to trochę ich muszę tutaj rozdać. No mniej więcej tak to nam się prezentuje, tutaj nie będę zagłębiał się w szczegóły. Zwyczajowo robię trik na tańszego doradcę. Oj, fajnie, będzie pan z dyscypliną, więc jego jak najbardziej chcę. Sprzedajemy ziemię na koniec i odbieramy ją, bo będzie nam potrzebna. W sensie pieniądze są nam potrzebne. Z naszego wojska tym razem nie kasujemy kawalerii, oj nie, 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 bo jak widzieliście, pipsy będą miały tutaj duże znaczenie i kawaleria, szczerze mówiąc, jest dla nas super ważna w tym momencie. A że jeszcze chwilę wojny toczyć nie będziemy, no to oczywiście utrzymanie armii w dół, forty w dół i gromadźmy pieniądze. Teraz podziałajmy dalej dyplomatycznie. Znieważmy Czechów, tak dość bardzo, co pozwoli zawrzeć nam mariaż królewski z Austrią, no i za chwilę też powinien być sojusz. Raczej też chcę mieć od razu sojusz z Litwą. Nie będę dążył do Unii z nimi, zazwyczaj. Chyba, że nasz władca będzie bardzo słaby. Jedziemy! Wysyłamy też od razu jednego szpiega, znaczy dyplomatę, ale też szpiega jednocześnie, do budowania siatki szpiegowskiej w Imperium Osmańskim. Sojusz z Austriakami. Tak, potrzebowałem dyplomaty do tego. I super, trafiła mi się ziemia do odbioru. Tak, wiem, że nie wykonam tej misji pod kątem osłabienia magnaterii, co jest zazwyczaj lepszym rozwiązaniem. Raczej będziemy szukali jej poparcia. No ale bądźmy szczerzy, 50% kraulanców i brak tych przywilejów nie pozwoliłby mi szybko zaatakować Imperium Osmańskiego. Rozdajmy miejsca do parlamentu, oczywiście w naszych najlepszych prowincjach. Rozwój Krakowa, jak ja bym mógł temu odmówić? Jakby co, to nie wspieram wolności Szwedów, obyśmy byli wplątani w wczesną wojnę, której nie potrzebujemy. I teraz najważniejsza decyzja waszej rozgrywce! Polską! Idziemy z Litwą pod Unią, czy bierzemy tego przepotężnego Władysława IV, 665? Dobra, ja wiem, jak nasza technologia tutaj będzie potrzebna, więc im lepszy władca, tym lepiej. Z Litwą i tak nasza dyplomacja, wiecie, robi im dobrze. Dobra, nasz władca jest strasznym negocjatorem. Przydadzą mi się bardzo tańsi najemnicy. Tak, i skupmy nasze działania na punktach militarnych. Mogłem to zrobić 2 lata wcześniej. I tutaj nie ukrywam, mam trochę szczęście. Bizancjum ma sojusz z Wołoszczyzną, co spowoduje, że raczej będziemy mieli przejście przez terytorium osmańskie. W innym wypadku też warto byłoby czekać, żeby mieli właśnie sojusz z jakąś Serbią, czy jakimś innym krajem, bo zazwyczaj Bizancjum jakiś tam sojusz bierze. O Boże, miałem wam zrobić niespodziankę, że atakuje Osmana, ale jednak atakuje Bizancjum. Ale co, spaliłem? Dobra, bądźmy szczerzy, każdy się spodziewał tego ataku. Ale jeszcze nie zaszedł event mołdawski. Jakbyśmy wykonali Mołdawię, dostalibyśmy misję na Wołoszczyznę i wtedy mógłbym atakować bez... Znaczy wtedy bym miał kasus belli, bo teraz go nie mam po prostu. O wilku mowa! Wesprzyjmy Mołdawię finansowo, no i Mołdawia odwdzięcza się nam, staje się naszą marchią. Załatwmy teraz sprawy na Mołdawii. I teraz dobre pytanie, jeżeli czujecie, że możecie potrzebować wojska mołdawskiego, w końcu 6 tysięcy wojska, to pamiętajcie, że marchie mają bardzo fajne bonusy. Możecie do nich wysłać oficerów za niewielką opłatą i dodatkowo zwiększyć ich morale i dyscyplinę. Poza tym Mołdawia sama w sobie ma bardzo duże morale, więc te 6 tysięcy żołnierzy może bić się naprawdę mocno. Ale ja jestem władcą doświadczonym, więc niech płacą mi trybut. Nikt się nie spodziewał najazdu wojska polskiego na Wołoszczyznę, które ma sojusz z Bizancjum. O nie, gdzie mój dyplomata?
Dobra, nasz władca jest całkiem niezłym dowódcą, jak na ten okres. Trzymajcie kciuki, żeby nie umarł. Dobra, przejście uzyskaliśmy, nasze wojska stoją już pod Konstantynopolem. Jest całkiem dobrze, ważne, żeby my byśmy się tu znaleźli przed wojskiem osmańskim. A Osman przechodzi przez Cieśninę, nie wiem czy za to zauważyliście. Oznacza to, że zaatakuje któryś z tych krajów po stronie Anatolii. No i forteca po ponad trochę rocznym oblążeniu pada! I super, bo właśnie Mołdawia dostała Bęcki. Bang, 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 gra aż do 80% taniej. Mega promocja na Enebie, linki jak zwykle w opisie, polecam Lukas. O nie, Osman wraca, to źle. Rozgrommy wojska mołdawskie pod ich fortecą w Giurgiu. No i teraz lecimy, szukamy wojsk bizantyjskich, które gdzieś też tutaj uciekają. Durkadir atakują, super. Jej, Bizancjum zdobyte! Pieniądze czy profesjonalizm? Wiecie co, ja i tak będę musiał ich wasalizować, więc nie chcemy wkurzać Bizancjum. Lecimy na Ateny. Kom, kom, kom. Oh my god, Henryk, on długo nie pożyje. No oczywiście, Epir musiał się tutaj wpierniczyć, Bierzemy jako pierwsi na świecie czwartą technologię militarną i super. I mamy bardzo dobrą wiadomość, bo to nie jest tylko wojna z Dulkadirem, to jest też wojna z Wielką Ordą, co oznacza, że Osman pójdzie na te stepy i będzie umierał jak głupi, bo on tu pójdzie z takami 40 tysięcy na fortece, którą może zdobywać 10 tysięcy wojska i będzie umierał. A nie, 6 tysięcy, bo tutaj stolicy nie ma, więc jest jeszcze głupszy ode mnie. Och, come on, ile mogę ten fort oblegać? Umierajcie! Bizancjum zajęte. No okej, wojny z Epirusem nie mamy jakimś cudem. Ateny znikają. No i Mołdawia znika. I od niej, szczerze mówiąc, kradnę development. Dobra, a te prowincje mołdawskie, znaczy Wołoszczyzny, przekazujemy Mołdawii. No i okej, zwiększyło nam to trochę limit wojska. Nie za dużo, ale zawsze coś. Bardzo boję się tej kawalerii. Naprawdę, ta kawaleria jest to zło wcielone. A Imperium Osmańskie staje się naszym nowym rywalem. Tak, turecko-polskie napięcia. Tylu ochotników zgłasza się do naszej armii. Dobra, to mam jakichś ciekawych najemników. O, 3-4-3. Tylko jeden w Siege'u, słabo. Ale do walki całkiem fajna kompania. I mamy kompanię do oblegania. 3 w Siege'u. Tylko ta kawaleria, przez co jest mega drogo. No ale potrzebujemy tych kompanii najemnych. Odpalmy na fortecy w Podolu wielką naszą doktrynę ofensywną. Defensywną, kurde. O, kolejna wojna Osmana. Rise of the Noble Host. No tak niekoniecznie to jest dobry moment na branie tego. Jak i wysuwania roszczeń do Czech, jak i Węgier. To nie ten moment. Dobra, nie wiem czy ta pułapka wyjdzie, ale zobaczymy. My ruszamy, żeby odbić Edirn. No stolice to najłatwiej. I właśnie na tym polega moja taktyka, że najpierw zdobywam jakiegoś wasala, następnie odbijam mu prowincję, bo to bardzo redukuje agresywną ekspansję o ponad 75%. I bitewka, proszę państwo, wojsko polskie bije się z wojskiem osmańskim. Tylko trzykrotna przewaga liczebna i zobaczcie, jakie straty ponosimy. I Osman od razu wykrył naszych szpiegów po wypowiedzeniu wojny, no niefortunnie. Osman nawet bez generała jest w stanie długo przeżyć, ale tym razem powinien mieć znacznie większe straty. I też tak jest. I Osman wycofał się na Krym, więc dalej go bijemy. To jest w sumie nawet bardzo ważne, żeby zadać mu te pierwsze straty, póki mamy przewagę. On to wygrywa, ja nie mogę, co tu się dzieje? No i ostatnio atakujemy Karaman. I nie ukrywam, fajnie byłoby jak najszybciej z nim zakończyć wojnę, no ale trudno. A tutaj totalnie rozbiliśmy jego wojska. Karaman ma inny typ jednostek? W sumie nie sprawdzałem. No i teraz cofamy nasze wojska do naszego terytorium. Będą się wtedy szybciej odnawiały te wojska nasze. Tylko nie róbcie tego jak ostatni kretyn Lukas, tylko tak starajcie się je podzielić. Wy też tutaj lećcie. Niech nam się szybciej odnowią moje wojska. A jak już się trochę odnowią, no to lecimy. Zwłaszcza musimy zdobyć fortece w Geliboli. Wiem, że nie mam floty, ale tak czy siak przeciwnik będzie dostawał minusy przechodząc na te fortece. No i muszę przyznać, że na razie nasza malutka koalicja radzi sobie całkiem nieźle, ale to dlatego, że wojska osmańskie gdzieś tam się wycofały i jeszcze nie przyszły z powrotem. A ja tracę w międzyczasie 4 golda na miesiąc, to przy okazji rozbudujmy również fortece na Mołdawii. W Mołdawii? Nieważne, co prowadzi nas do pewnej zablokowanej misji. Czemu nie mogę jej robić? Halo? Aha, muszę mieć 10 prowincji na Bałkanach. Ohoho! Zbierają się armie, zbierają się. Powiem wam szczerze, nie możemy doprowadzić do tego, żeby nas zaatakowali, póki tutaj stoimy na tej fortecy. Niech już lepiej zaatakują Konstantynopol i tutaj stoją na tej fortecy. Najczęściej w momencie, kiedy tak przesujecie wojsko, no zobaczcie, bot od razu tu leci. Okej, nie, Litwa, nie rób tego, nie! Dobra, nie możemy dopuścić do tego, żeby Litwa została tutaj zniszczona. Ona jest do tyłu z technologią wojskową, zresztą tak samo Austriacy, więc to my musimy stać w tej prowincji, to my musimy bronić Konstantynopola, to husaria musi tu przybyć. Odsiecz pod Konstantynopolem. Dobra, no tylko te tureckie armie nie takie duże tutaj są, ale wiecie o co chodzi, nie? Naprawdę Osman może tu zamieszać. Zobaczcie, jaka przewaga i my go nie bijemy.
Jedna armia zniszczona, druga nadchodzi. I to ma generała. To źle. Kolejna bitwa i ta raczej nie pójdzie po naszej myśli, bo nie odnowiliśmy morale. A ta forteca jeszcze nie padła, proszę państwa, porażka pod Konstantynopolem. No ale jednak ta porażka pozwoliła nam dopiąć oblężenie Gallipoli i możemy teraz spalić tutaj ziemię. O tym trzeba pamiętać. No i niedługo będziemy tutaj toczyli bitwę. Może czekajcie, jak się wycofamy, to przeciwnik podzieli siły. Tak, robi to, więc wróćmy tu z powrotem. Halo, nie dzielcie się. I poczekajmy, niech nam się uzupełni trochę załoga. Dobra, czas na kolejną odsiecz pod Konstantynopolem, a nuż się uda, mamy tutaj lekką przewagę w wojsku. No i armie tureckie uciekły, wycofały się. A nasza armia najemna niech leci zdobyć kolejną fortecę. Kto to zdobył? Kurde, Kandar! No i teraz armia osmańska się pewnie gdzieś tutaj wycofa i może albo zaatakować przez stepy i wejść na terytorium Litwy, co w sobie nie za bardzo mnie obchodzi, albo właśnie dalej atakować przez Bizancjum, a wtedy będziemy ich rozbijali na tych dwóch fort. Ale serio? Dlaczego ci buntownicy tutaj się pojawili? Co to ma być? Dobra, ja i wojska litewskie to rozbijamy. Austriacy coś tak się cofają cały czas, nie wiem o co im chodzi, czemu ich nie ma tutaj. Jeżeli was interesuje, dlaczego trzymam tak dużą siatkę szpiegowską na Imperium Osmańskim, robię to z dwóch powodów. Duża siatka szpiegowska zmniejsza mi agresywną ekspansję o aż 30% i Siege Ability aż 20%? Wow. No jak widzicie, bardzo się to opłaca. I to, co się jeszcze opłaca, jeżeli ta wojna idzie wam ciężko, to wziąć technologię do przodu. Piątka w stosunku do czwórki to jest masakrycznie duża przewaga. Dodatkowo prawie zrównamy poziom technologii osmańskiej z naszą. W sensie tych pipsów mamy więcej i Osman ma chyba tylko jeden więcej wtedy, nie? Więc zdecydowanie chcemy to zrobić. Dawać mi tą piechotę. Wow! Rewolucja! Zawsze myślałem, że trzeba mieć do tego idee ekonomiczne rozwinięte, a to jednak nie. No i dobra, wojska osmańskie jednak poszły na Litwę i bardzo dobrze, bo to będzie powodowało, że bardzo szybko będą spalili cały swój manpower, który im pozostał. A dużo go nie mają. Moi sojusznicy znacznie więcej. Dlatego teraz robię taką rzecz. Moje normalne wojsko zostawiam na prowincjach osmańskich, które raczej nie zdobędę w tej wojnie, chyba, i po prostu je plądruję. A wojsko najemne wysłam. Skoro im płacę, to niech się do czegoś przydadzą, nie? Tym bardziej, że teraz mamy przewagę w technologii, więc nie powinno być tu najmniejszych problemów z wygrywaniem tych bitew i może nawet zakończenia wojen z tymi pomniejszymi krajami. No niestety nie. No i powiem szczerze, wygląda to całkiem nieźle. Zobaczymy. Na razie wojska osmańskie się wbijają. Przed chwilą anihilowałem jeden stack. Drugi, kolejny, czyli Osman teraz jest bez wojska. Totalnie bez wojska. Zero. 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 O, i mamy bardzo fajną decyzję w naszym polskim sejmie, czyli tańsze anektowanie moich wasala. Przyda nam się to w tym momencie. I w sumie ja chcę to przepchnąć, ale tak nie od razu, to jeszcze z tym poczekam. Bo ona, debata będzie trwała 5 lat, więc weźmy tuż przed końcem. Zajmijmy się też wprowadzeniem renesansu w Krakowie. Im szybciej, w tym w sumie lepiej. Oczywiście najpierw rozwijmy infrastrukturę, wydajmy odpowiedni edykt, uzyskajmy też poparcie mieszczan i możemy rozwijać nasz kraj, Kraków, o Boże, jakie to drogie. No i renesans jest obecny. Po tej wojnie jest spora szansa, że od razu będę chciał atakować Serbię. Ja potrzebuję roszczeń, nie mam żadnych roszczeń, tak? Więc weźmy jedną prowincję, chociaż chyba spełnimy wtedy warunek za posiadanie tych prowincji bizantyjskich. Dobra, nie jestem pewien, więc na wszelki wypadek robię tutaj siatkę szpiegowską. Dobra, nudzę się, więc szturmuję ten Krym. Pierwsza reforma naszego rządu i szczerze mówiąc na Polsce tylko i wyłącznie lecimy w podatki. Trochę szkoda, że realnie to też tylko podatki. No niestety musimy zaakceptować przywileje niszewskie. Inaczej całą tą ścieżkę sobie zablokujemy. Co do zasady, lepszym rozwiązaniem jest pójście w tą alternatywę. No ale tym razem nie mogę. Więc dzięki, będziemy mieli tańsze wsparcie w parlamencie. Dzięki, dzięki. No i wreszcie mogę wyjąć karaman z wojny. Widzę, Austria to jolo, od razu przeszła. Ciekawe, czy zdobędą tą fortecę. No Austriak, czemuś to zrobił, czemuś to zrobił. Teraz tracisz całe 20 tysięcy wojska. Oj, to zaboli. Teraz widzowie wiecie, czego nie robić. No i kończymy zwycięsko wojnę. Nawet coś na tym zarobimy. Tak, wziąłem przejście na drugą stronę, żeby nie było. Ale straty są niesamowite, w tym moje nieistotne. Za zrabowane złoto wprowadzamy renesans, a pierwszą ideę, którą biorę i dla tej taktyki, którą planuję tutaj stosować, najlepsze dla mnie to będą influence ideas, które od razu rozwijam i szczerze mówiąc zależy mi na tym, żeby jak najszybciej rozwinąć je do tego poziomu i póki mogę zacząć anektować po taniości. Ale naprawdę dopiero stworzenie Rzeczpospolitej mi to odblokowuje? No jak słabo. To nie będę czekał z misjami na podbój mojej kopalni złota. Oj, nie, nie, nie. Dobra, i wypuszczamy Bułgarię. Tak, będę chciał odbić te terytoria. Bardzo dobry wasal do zjedzenia. I tak oto Polska
stała się jedną z najsilniejszych krajów na świecie. W sumie nawet mamy drugą pozycję, wow. No a teraz nadszedł czas na Serbię, trudno, jakoś sobie z tym poradzimy. No i Serbowie przyszli do Polski, okupują moją Polskę, no nie może tak być, no. Ale ich armię spokojnie niszczy, mamy taką przewagę w technologii, że tu nie ma co pokazywać. Dobra, pozbądźmy się najemników. Dobra, cztery kraje w koalicji, więc koalicji nie będzie. No i na pewno wojsko musimy tu zostawić, tutaj będzie bunt na buncie, więc czekamy tym wojskiem w okolicy. Pewnie, turniej, teraz, czemu nie? Czekajcie, bo ja miałem tego Eira beznadziejnego, zabijmy go. To znaczy on upadł, tak? On upadł, to był wypadek, nic złego się nie dzieje, zapomniałem i przeszło. No, korowanie tego będzie długie, bardzo długie. What the f... Co ty na zbach? Nie zgadzam się. Ty, czekaj, czemu nie było wojny o Gdańsk? Halo, gdzie mój Gdańsk? Nadszedł wreszcie ten czas, żeby ponownie obrazić Czechów, no i Węgrów, tak przy okazji. Dobra, ta wojna będzie chyba jeszcze cięższa niż wojna z Osmanem, bo skoro zmienił się cesarz, to będzie wesoło. No ale zabawę, czas zacząć. Wow. No dobrze, całe uderzenie poszło na Austriaków, ja jestem gotów zapłacić tą cenę. No dobra, siły są mniej więcej porównywalne, wygląda na to jednak, że to nadal jest Siege Simulator i cała zabawa polega na tym, kto kogo szybciej oblęży. A ja niedawno miałem pewien event, który mi przyspiesza oblężanie. Ale to może dobrze, dużo krajów będzie mi płaciło reparacje wojenne. Halo, cesarz, płać mi, dzięki. O, nie płaci mi. Czemu Aragon ma stolicę w Barcelonie? On nie ma jej zazwyczaj tutaj? Jest, wreszcie agresywna ekspansja, na to czekałem. No i podbijamy Czechy z bardzo małą koalicją. Południowe Czechy oddaje Austrii, ale nie martwcie się, my to odzyskamy. Wow, zero strat. Dobra, to zaczyna jakkolwiek wyglądać, mamy sporo pozdobywane. I wiecie co? Litwa nie ma następcy. Ej, ja to już mam trzeci raz, co się dzieje? Czekaj, Litwa postrzega mnie jako swojego poddanego? Aha, no chyba nie. No ale znowu zająłem się nie tym, czym miałem. Czas na kolejną wojnę z Osmanem. Bo mamy do odbicia trochę prowincji. Bułgarii. Boże, zapomniałem, że to jest Bułgaria. Jakaś wojna domowa u Osmana. No szkoda. Dobra, czyścimy tych przeciwników, bo się nazbierało tego. I nagle Osman ma bardzo dużo armii skądś. Nie wiem, skąd to się wzięło. Okej, i zobaczcie, już niby nie mam żadnej przewagi nad Osmanem. Z jakiegoś powodu mam nadmorale, ale w bitwie pokonuję go bez większego problemu. Dobra, jako że ja planuję podbijać dalej poprzez wasali, no to biorę administracyjne idee jako następne. Ewentualnie można byłoby teraz pójść w ofensywne, bo one zawsze przyspieszą zdobywanie fortów, a jak już nieraz mówiłem, ta gra to nie jest symulator bitew czy podkolorowania mapy. No dobra, może kolorujemy mapy, ale najpierw zdobywamy fortece. Ale Litwa mnie zdradza? Ja im tego nie zapomnę. No nie, rozbijamy tego Osmana, jedna bitwa duża wygrana, teraz złapiemy te mniejsze staki. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i po armii osmańskiej. Znowu. No to czas na podatki. Podatki, lubimy wprowadzać podatki, żeby wszyscy je płacili wyższe. Jak ja to lubię. Ej, w sumie to powiem wam, że fajną rzeczą by było to, że w momencie, kiedy tak inwestujesz te podatki lokalne, to na przykład zmniejsza ci to produkcję albo handel. Fajna byłaby taka zależność, nie? Dobra, Mikołaj Kopernik pojawił się na naszym dworze i produkcję daje? Okej, dobra, to jest karamanem, chce mieć po prostu biały pokój i chcę go zaatakować po prostu za 5 lat, żeby zresetować mój okres pokoju długi, który będzie z Imperium Osmańskim. Osman w koalicji to tak niefajnie, nie? Kogo to obchodzi? I teraz właśnie tak będę podbijał, że po prostu będę wypuszczał tutaj wasali. Osman ma kilku bardzo dużych wasali w tym regionie, którego można wypuścić i go odbić po mniejszej agresywnej ekspansji. I dokładnie to samo potem bym robił przy Mameluku. Jeszcze nie widzę Temura, więc nie widzę kolejnego dużego kraju islamskiego, który wejdzie w koalicję przeciwko nam. Ale to jest właśnie moja droga do Indii. No dobra, tylko nie mam Gdańska, więc będę musiał ręcznie to podbić. Ej, nawet Unia nad Węgrami nie będzie jakaś bolesna. Dobra, dokończmy tego, robimy potop na Węgrzech, wszystko zajmuje. Dobra, będzie lekka koalicja, ale jestem na nią gotów, bo zobaczcie, dostajemy kopalnię złota, ale złapanie moich szpiegów, więc trudno. Mamy Unię nad Węgrami. Więc całkiem nieźle się prezentuje ta Polska i jej droga do podboju świata, a minęło dopiero niecałe 40 lat. Kopalnie złota rozbudowane. Ej, a co to jest? Pierwszy raz to widzę. No dobra, koszty przeprowadzenia tych reform są minimalne, bardzo fajnie. No i czas też przenieść w sumie stolicę do Warszawy. W tym odcinku widzieliście strategię podbijania poprzez wasali, a w tym odcinku z Moskwy pokazuję jeszcze skuteczniejszą metodę, która pozwoli zrobić z Moskwy prawdziwego potwora.